Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stabelski, Północny Londyn. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z czarną muzyką na czarnych krążkach. Hałasujemy i koniec na razie hałasów. No słuchajcie, dzisiaj jak dzisiaj tak samo jak w poprzednich odcinkach. Czarna muzyka, czyli soul, jazz, smooth jazz, funk, ale z tego co widzę i reggae też. Tilt War, zaczynamy od tego. Amerykańskie wydanie, Island wytwórnia. Gatefold okładeczka nie jest, chociaż sprawdzam naprawdę. Te okładki są amerykańskie, bardzo, bardzo grube i naprawdę ma się wrażenie, że ma się do czynienia z okładką rozkładaną, czyli Gatefold. Spyro Gyra, to akurat jest okładeczka Gatefold, chociaż cieniutka. Wydanie amerykańskie, ale cieniutka dlaczego? Bo nie ma w środku płyty. Płyta na talerzu została, słuchałem tej płyty. Ale jeszcze nie zdążyłem przesłuchać z tej płyty, bo tu mamy tak, Spyro Gyra, Catching the Sun, Spyro Gyry, łapać słońce, a tu Morning Dance, Spyro Gyra, Morning Dance chyba największy przebój Spyro Gyry, wytwórnia Infinity, jeszcze raz Spyro Gyra i album pod tytułem zdaje się Spyro Gyra, tak, Spyro Gyra. I na koniec Spyro Gyry, jeszcze jeden Spyro Gyra album się nazywa Carnaval. To na tyle Spyro Gyry, a teraz mamy Every Generation, album Roniego Lovesa. Ronnie Loves Every Generation. Oprócz tego w maju w sklepie Popmaster Record Shop pojawi się Eddie Daniels i Morning Thunder, czyli poranna burza. No ciekawe, żona mu zrobiła burzę rano w domu, czy po prostu burza, co chodzi o pogodę, nawiedziła jego miejscowość. Tu mamy, co tam, Eddie Daniels gra na Yamaha model 82 Clarnet, tak, że już wiemy na czym goste gra. Lee Ritenour, Feel the Night. Lee Ritenour, proszę bardzo. Mówię, nie znam wykonawców, co chodzi o smooth jazz, o soul. To raczej mało których wykonawców znam i dlatego czasami problem z przeczytaniem nawet nazwiska. Dobrze, Climbing Higher, Seventh Wonder, Siedem Cudów i Climbing Higher. Album Casablanca Records wydała. Lenny Williams, Love Current, Lenny Williamsa. Mamy jeszcze tak, to musimy tu chyba przeczytać. Narada Michael Walden. The Dance of Life, taniec w życiu, taniec życia i narada Michael Walden. Joe Sample, Voice in the Rain, Johna Sampela, Gatefold okładeczka. Co tu się, zobaczymy, co tu się dzieje, jak to tak to wygląda. Ta okładka, widać ją całą. Och, płyta mi się wysunęła. A tu tak, pojedynczy album, nie podwójny, mimo że Gatefold, ale album pojedynczy. A Taste of Honey, jeden z przebojów Beatlesów z pierwszej płyty, a co prawda to nie była ich piosenka kompozycja, no ale zaśpiewali na Please Please Me, A Taste of Honey. I tak się nazywa album i zespół. Zespół A Taste of Honey, album pod tytułem A Taste of Honey. Proszę bardzo. W maju. R Club był w poprzednim odcinku i mamy jeszcze jedną płytkę tego gościa, Heartstring R Club. I teraz mamy Piano in the Dark, nie, to chyba nie ma tego utworu, ale mamy Brenda Russell, a spójrzmy. No nie, So Good So Right in the Kick of It, If Only for One Night Way Back When, A Little Bit of Love, You're Free, Think It Over, God Bless You, takie kawałeczki. No i tu fajnie, w środku z jakiegoś niezłego samochodu z lat 70. siedzę, czuję się jakbym siedział. Tom Scott i Street Beat Toma Scotta, proszę bardzo. A to jakaś świnka sobie jedzie po drugiej stronie. Okej, okay. I jeszcze mamy Wilberta Langmuira. With all my love, Gatefold okładeczka. Tak to wygląda.
tej strony, tak? Widzieliście, jak w środku wygląda? Spójrzmy, ja też chcę zobaczyć. Piękna róża z kroplami wody. Fantastyczne zdjęcie. Szkoda, że takie wielkie, że trochę więcej te róży można by było pokazać. Ok, Ronnie Loves Flame. Flame Ronnie Waltz'a Special Import by CS. Tak to wygląda. Bob James Lucky 7. To wszystko niebawem na stronie internetowej, a w maju w Słupsku na Kołłątaja 14. Też Gayfold okładeczka, Lady Bird, czyli biedroneczka. Miałem problem przez moment, jak się nazywa ten owad. Lady Bird, ale szybko sobie przypomniałem, że to biedronka po polsku. No dobrze. Bob James, Touchdown. Też Gayfold okładeczka. I na koniec grupa Shalamar Disco Gardens. Disco Gardens. To może jak tutaj kończymy dyskoteką, to w następnym odcinku 12-calówki dyskotekowe amerykańskie z lat 70. z początku lat 80. Dobrze, to na tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnego spotkania z dyskoteką i Funky Soul, ale na 45 obrotach. To na razie.